bliska przyszłość. W ośrodku eksperymentów genetycznych dochodzi do buntu. Wśród uciekinierów była również ona. Piękna kobieta obdarzona niezwykłym refleksem, siłą i wdziękiem. Przeciwnik nie do pokonania. Cień Anioła w piątek o 21:40. W zeszłym roku tata wyniósł Emilkę z płonącego domu. Dziewczynka ma poparzone całe ciało. Przez wiele miesięcy leżała w szpitalu. Dziś jest już w domu, lecz czeka ją kosztowna i długotrwała terapia. Rodziców nie stać na jej opłacenie. Jeśli chcesz pomóc, wyślij SMS o treści Emilka pod numer 7301.